pana koledzy, gdy w tym studiu od 9 miesięcy mówiłem, ja i inni politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego o tym, że nadmierny import produktów rolno-spożywczych z Ukrainy zalewa polski rynek, de facto tracą na tym polscy rolnicy, to wy mówiliście, pana kolega z partii, pan Kaczmarczyk, pana koledzy z rządu, pan Kowalczyk, że to nie jest żaden problem, że zboże z Ukrainy nie zalewa własnego rynku. Chce pan cytaty? Naprawdę? Po raz kolejny się chce pan zderzyć z rzeczywistością? I czy pan w ogóle wie, panie ministrze do spraw rynków rolno-spożywczych, że istnieje coś takiego jak międzyresortowy zespół do spraw, uwaga, transportu produktów rolnych, rolno-spożywczych z Ukrainy? Że takie zarządzenie premiera zostało podpisane w czerwcu ubiegłego roku? Ile razy ten zespół się spotkał? Jakie decyzje podjął? Panie ministrze? Panie ministrze od spraw rynków rolno-spożywczych. Pan Kantak nie ma pojęcia, gdzie były strajki. Że strajki były w Szczecinie, że strajki były w Hrubieszowie, że strajki były w Kujawsko-Pomorskim i przez tyle miesięcy strajków pan minister Kantak był kompletnie nieobecny w tej rzeczywistości i nie widział, że rolnicy stracili 10 miliardów złotych w wyniku waszej nieudolności i bierności. Panie ministrze, to jest rachunek za waszą głupotę i bierność.